Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jak widać po tytule, co będzie w filmie, nic innego się nie spodziewajcie. To będzie po prostu pudełko, comiesięczna subskrypcja pudełka Heldbox. Chcę powiedzieć na wstępie, że stwierdziłam, że zasiądziemy sobie po prostu u mnie w kuchni tradycyjnie, no, żeby nie zmieniać żadnego imidżu ani niczego innego. I chcę powiedzieć, że ostatnio, słuchajcie, testuję nowy szampon, nową odżywkę, i do tego się je tabletki, witaminy. I powiem Wam szczerze, ja wiem, że tabletki to na pewno jeszcze nie działają, bo tabletki to będą działały dopiero później. Ale od moich 3 myć używam tylko i wyłącznie tego i normalnie dzisiaj to mam włosy jakbym... A jakie są lejące w dotyku jeszcze bardziej niż po oleju kokosowym. Naprawdę. Mówię Wam szczerze, że aż tak są lejące, że aż mnie zaczynają wkurzać po prostu. Za bardzo się nawet leją, więc dobra. Tyle na temat moich włosów. Może przejdźmy od razu do sedna, czyli jeżeli chodzi o pudełko Heldboxika, to jest edycja za lipiec i w sierpniu będziemy, znaczy od sierpnia będziemy mieli troszeczkę zmian, a mianowicie na pewno zmieni się rzecz na plus to, że będzie dużo więcej produktów, które są nowe, które są, dopiero wchodzą na rynek, czyli to są takie świeżynki, które będziemy mogli przetestować między innymi no prawie jako pierwsi. Dodatkowo zmieni się też dostawca, czyli po prostu jak wysyłali paczkę, to dostawaliśmy ją po 48 godzinach, teraz dostaniemy po 24, także juhu, to też jest na plus. I czekajcie, coś jeszcze nam się zmieni? I zamówienia będą zbierane do 25 dnia każdego miesiąca. Także mamy dłuższy okres. Widzicie, jak się leją te pieruny? Tak się leją, że normalnie aż im wleję zaraz sama. Więc dobra, pudło mamy. Wiecie, no ja bym nie była sobą, gdybym nie zajrzała do środka, nie? No. A, i jeszcze wiecie co? Zmieni się, bo box przyjeżdżał do nas... Normalnie to pudło i to było z tym takim, jak to się nazywa ta przeźroczysta folia? Taka, co nienawidzę jej rozcinać. Stretch. To było po prostu zastreczowane i nic więcej nie było zabezpieczone, a teraz ta folia się zmieni, może będzie też z logiem, także będzie troszeczkę inaczej zabezpieczone nasze pudełko. Czekajcie, bo ja tu mam zmywacz do paznokci, bo muszę zmyć pazury. Zobaczcie, jakie są świecące te włosy. Ja dzisiaj od 3 myć... Znaczy nie, przepraszam, przy pierwszym myciu tymi nowymi specyfikami używałam olejku do włosów, bo ja tylko zawsze używam szampon, odżywkę i olejek do włosów po wyschnięciu, a teraz nawet od 2 myć nie używam olejku. No normalnie ja nie wiem, co się dzieje. Ale no, tfu, nie zapraszajmy. Więc uwaga, witaj, zawartość lipcowej edycji i tutaj mamy coś, co już mieliśmy styczność w naszym pudełku i tutaj mamy ogromne, znaczy ogromne, duże opakowanie oleju słonecznikowego, tłoczony na zimno, kichnę chyba. O Boże Święty! Przepraszam bardzo. Jak na zdrowie, to dziękuję ślicznie. Aż mi się świeczki w gałach zrobiły. Dobrze, że nie rozerwało, nie? No. No i czekajcie, no i co? No i olej słonecznikowy, no i co? No i ile ten olej? Zdrowy olej słonecznikowy, tłoczony na zimno, 250 ml, średnia cena w sklepach, około 2 dychy. Proszę uprzejmie. Ładna szata graficzna, taka skromna, ciesząca oko bardzo. Podoba mi się ta szata graficzna. Już mieliśmy w którymś miesiącu miniaturki chyba olejów. No ja już nie mam niestety. Zużyłam. Dobra, następna rzecz, jaką mamy, to może to. I słuchajcie, ja już wczoraj chciałam użyć go spaghetti luksusowe, makaron ekologiczny z orkiszu. Proszę uprzejmie. Ja już wczoraj go miałam użyć do obiadu, bo już wczoraj dostałam to pudełko, no ale słuchajcie, niestety nie mogłam, dlatego że no, nie nagrałam filmu, a chciałam Wam pokazać, jak makaron wygląda. Bo wczoraj, słuchajcie, robiłam... miałam jeszcze boczniaki, zrobiłam sobie taki sos ala, no troszeczkę serowy można powiedzieć, no i chciałam do tego dać makaron spaghetti, tak czy siak, bo stwierdziliśmy, że mamy ochotę to zjeść z makaronem spaghetti, no ale
Że nie nagrałam, to dałam ten, jaki miałam. Dobra, to mamy to. Następna rzecz. Czekajcie, tu spaghetti. I tu mamy. A spaghetti kosztuje około 7 zł. Teraz mamy tak. Naturalne przyprawy, kompozycja warzywno-owocowa. Z tego jestem najbardziej podjarana. I tutaj mamy tak, jeżeli chodzi o skład, wszystko naturalne. Przepraszam, bo to oczywiście SMS od mojego męża. Teraz drugi, powtarzam po raz kolejny. Mój mąż, jak pisze do mnie SMS-y, to nie jest to jeden SMS, tylko 15 z rzędu, bo przecież w jednym nie idzie się zmieścić, nie? Bo przecież jest taka technologia, że nie idzie w jednym napisać, no matko. Dobra, to mamy skład do przeczytania i co to jest. I to jest na pewno fajne. I na pewno będę to używała do zup. I mam w planie nawet to dodać jutro do rosołku, także zobaczymy. I ta mieszanka kosztuje nas około 12 zł, mówiłam? Także przygotujcie się na jeszcze z 5 SMS-ów, no chyba, że się wyciszy i się zmieścił już ze wszystkim. Chociaż taki jest dziwny jakiś, bo idziemy na grilla dzisiaj i się pyta, czy coś będę przygotowywała. Mam w planie zrobić kurczaka w marynacie miodowo-musztardowej. Dobra, jedziemy, następna rzecz. To jest pieprz cytrynowy. No i to się nazywa pieprz cytrynowy. I pierwsze to, jak to wzięłam w rękę, to mi się skojarzyło, że można to dodawać do ryb. I genialnie oczywiście odpowiedziałam na to pytanie. Gdyby to było pytanie w milionerach, to oczywiście bym zgadła. I to mamy, to nie jest pieprz cytrynowy, tylko to jest mieszanka składników. I to ma 50 gram i kosztuje nas około 5 zł. I tutaj macie z tyłu skład tego produktu, możecie sobie przeczytać. Też jest bardzo ciekawe. I na pewno, słuchajcie, nie umieszkam spróbować. Szkoda, że nie mam żadnego słoiczka wolnego, bo bym sobie przesypała ten pieprz cytrynowy do tej mojej półeczki przyprawowej. No i teraz następna rzecz, przedostatnia już. To ogromne, ogromne półkilogramowe opakowanie soli himalajskiej drobnoziarnistej. I sól himalajska kosztuje nas około 5 zł. I zaraz sobie przesypię do tego, do solniczki, ze względu na to, że i tak moja biała się kończy, a ta jest drobnoziarnista, więc idealnie się będzie nadawała do solniczki. No i wiadomo po prostu, że sól himalajska jest jedną z najczystszych niby soli, niby jest zdrowsza, ale wiecie, to czy niby coś jest zdrowsze i tak dalej, to po prostu nie dyskutujmy, no ale miejmy nadzieję, że ludzkość nas nie oszukuje, także przesypię to sobie do solniczki, bo i tak muszę uzupełnić sól w solniczce. Nienawidzę momentu, w którym muszę uzupełnić cukier, sól, pieprz. Nie wiem, nie lubię tego momentu w kuchni, w którym kończy mi się w solniczkach coś i muszę to uzupełniać. Dobra, i ostatnia już rzecz, którą, słuchajcie, nie mamy napisane, do czego moglibyśmy służyć, ale spokojnie, na pewno coś wymyślimy. I tutaj mamy mąkę ryżową, tutaj mamy też duże opakowanie, bo półkilogramowe. No i tutaj mąka kosztuje nas około 4 zł, także cena jest git majonez. I mąka ryżowa jest mąką, którą właśnie bardzo często weganie stosują w swojej kuchni. Także na pewno coś z niej wykorzystamy. No i fajnie, że takie wielkie opakowanie, nie? Naprawdę. Więc dobra, to będzie wszystko, słuchajcie, w naszym zestawieniu lipcowym. Czekajcie. A nie, myślałam, że coś tu jeszcze jest. Nie, dobra, więc podsumowując nasze pudło, to co mnie najbardziej zachwyciło i czy coś mnie w ogóle nie zachwyciło? No bo w ogóle generalnie to, jeżeli chodzi o pudełka jedzeniowe czy pudełka kosmetyczne, to działa to na tej samej zasadzie, że każdy ma inną cerę i każdy ma inne kubki smakowe, więc często jest tak, że jakiś produkt nie podpasuje nam w pudełku kosmetycznym i w pudełku jedzeniowym tak samo. No to życie, no słuchajcie, no nie ma ludzi w 100% takich samych i często jest tak, że po prostu no coś nam nie podpasuje. No ale tak,
To na pewno użyjemy sobie do zupki. Zrobimy jutro pomidorową, a w poniedziałek będzie ten. Nie, jutro zrobimy rosół, a w poniedziałek pomidorową. Także z tego jestem naprawdę bardzo zadowolona i z chęcią, słuchajcie, znajdę właśnie słoiczek, żeby to przesypać sobie. Położyć sobie tutaj gdzieś blisko. Mąka ryżowa jak najbardziej, na plus takie wielkie opakowanie, bardzo fajnie. No i jeżeli chodzi o jakiś tam przepis, to no co to wujek Google wpisuje, zaraz coś znajdziemy. Sól himalajska też na plus za to, że jest bardzo duże opakowanie, a nie na przykład miniatureczka. To zaraz wyląduje w solniczce. Pieprz cytrynowy, jak będę przygotowywała rybkę, to na pewno też spróbuję, bo w ogóle ta mieszanka bardzo mnie intryguje. No i oczywiście naturalne, także żyć nie umierać. No i makaron, tak jak mówię, ja już bym zużyła, ale niestety z racji tego, że nie nagrałam filmu, no to się musiałam powstrzymać. Ale spokojnie, u nas makarony i ryże to idą po prostu na pęczki. No i olej. Jestem wielką zwolenniczką różnych olei, oliwy. Zresztą robiliśmy też swoje smakowe. No i oczywiście ogromny plus za duże opakowanie, tak? Naprawdę bardzo... bardzo fajnie, że nie mamy miniaturki, tylko też duże opakowanie. I mamy tak, olej słonecznikowy nierafinowany, jest bogaty w witaminę B i E, wzmacnia układ krążenia, chroni skórę przed oznakami starzenia, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie mózgu. No nie wiem, czy mi to coś pomoże. oczywiście żartuję. Wpływa pozytywnie, no nie. Jest dobrym dodatkiem do sałatek, dressingów, sosów i pieczywa. Spożywać na zimno. Mam w głowie taki plan, aby może, wiecie co, tak jak robiłam kiedyś te bagietki i bagietki jak się macza w oliwie, to może zrobić takie coś i wtedy wlać troszkę tego oleju do jakiejś miseczki, wsiekać świeży koperek, niech to postoi tak z 24 godziny, on przejdzie tym koperkiem i uwierzcie mi, że potem taka świeża, chrupiąca bagietka prosto z piekarnika, zanurzyć to w tym i... pycha, naprawdę. Ja tak robiłam z oliwą, to jest po prostu przefantastyczne. I tak myślę, że może bym wypróbowała to zrobić właśnie z tym słonecznikowym, bo on też jest, widzę, właśnie bardzo zdrowy, to dlaczegoż by nie? No na pewno coś z nim wymyślimy. No dobra, ja i moje lejące włosy zaprezentowaliśmy Wam lipcową edycję pudełka Healthbox. Ja też kiedyś, słuchajcie, mówiłam, że... sprawia mi ogromną radość używanie kosmetyków i jeżeli chodzi o pudełka kosmetyczne i jedzeniowe, to już powtarzałam to nieraz, że chyba te jedzeniowe sprawiają mi jeszcze więcej radości niż otwieranie tych kosmetycznych, bo śmiem twierdzić bez wątpienia, że jedzenie, odczuwanie jego, wiecie, przyjemności, smaku, poznawanie nowych smaków jest u mnie w pierwszej trójce i myślę, że na pierwszym albo na drugim miejscu. Z jednych z najwspanialszych doznań, jakie możemy spotkać w życiu. Jedzenie jest po prostu fantastyczne, fenomenalne, genialne. Kocham jeść, kocham jeść, kocham próbować, kocham nowe smaki, kocham. Po prostu wiecie, że kocham i uwielbiam. No nic nie zrobię, że tak lubię. No. Kocham i uwielbiam gotować. Dobra, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. I widzimy się w następnym odcinku. A tutaj też mamy bardzo fajny przepis na makaron pełnoziarny. Aha, na ten makaron przepis fajny. No to zobaczymy, może też wypróbujemy. Dobra, widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło, pa pa. A, przepraszam, kod zniżkowy na dole cały czas obowiązuje. Mały, bo mały, ale jest. Lepiej taki niż wcale, nie? Dobra, trzymajcie się ciepło, pa pa.